Wielce Szanowni Państwo, z Panem Posłem, Panem Wojewodą, Panią Kurator, Panią Starostą, Panem Dyrektorem na czele, wszyscy Szanowni Państwo przedsiębiorcy, nade wszystko Szanowni Państwo dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie wszystkich szkół zawodowych na terenie województwa lubelskiego, bo to jest wojewódzka inauguracja, nie tylko Puławsk. Bardzo dziękuję za możliwość przebywania z Państwem tutaj dzisiaj i podkreślenia kilku bardzo ważnych faktów dotyczących szkolnictwa zawodowego. Wiele z tego już zostało powiedziane przez Panią Kurator, przez Pana Dyrektora, natomiast pewne rzeczy chcę jeszcze dopowiedzieć. Mamy, proszę Państwa, wyjątkową sytuację w Polsce. 4,9% to jest skala bezrobocia w Polsce. Puławy zawsze należały do tych regionów, gdzie bezrobocie było najmniejsze, a to dzięki naszym srebrom rodowym, czyli Grupie Azoty Puławskiej, która rzeczywiście zatrudnia 4000 osób na tym rynku i zawsze te miejsca pracy generowała. Ale nie zawsze tak było w województwie lubelskim i nie zawsze tak było w Polsce. Ja sobie przypominam, kiedy ostatni raz, jak ja byłem w waszym wieku, walczono z inflacją i to dużo wyższą, to walczono w ten sposób, że bezrobocie sięgało kilkudziesięciu procent w takich miejscach i nikt nie pytał, ile będę zarabiał, tylko czy w ogóle będę pracował. Pod tym względem czasy są zupełnie inne. I to, jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe, ma kapitalne znaczenie, bo bezrobocie na poziomie zaledwie 4,9%, czyli najniższe w historii III Rzeczpospolitej i najniższe dzisiaj w Unii Europejskiej albo jedno z najniższych, daje nam możliwość wyboru właśnie tego rodzaju kształcenia. I od tego też chcę zacząć. Chcę bardzo serdecznie pogratulować wszystkim uczniom klas pierwszych, szkół branżowych, szkolnictwa zawodowego, technikum, uczniom i rodzicom, że dokonali właśnie tego wyboru, wyboru szkolnictwa zawodowego. Bo to jest świadomy wybór tego, czego się chce w najbliższej przyszłości. Wiedząc, że rynek potrzebuje pracownika, że mamy dzisiaj rynek pracownika, a nie pracodawcy przy tak niskim bezrobociu, że rynek potrzebuje od zaraz znakomitych fachowców w różnych dziedzinach, dokonujecie Państwo świadomego wyboru szkolnictwa zawodowego. Wam i rodzicom tego bardzo serdecznie gratuluję i dla tych uczniów i dla rodziców proszę o gromkie brawa. To jest efekt oczywiście tego, o czym mówię, czyli sytuacji gospodarczej i sytuacji na rynku pracy, ale niewątpliwie jest to również efekt tego, o czym mówiła Pani Kurator. Reformy zapoczątkowane jeszcze przez Panią Minister Annę Zalewską i jej współpracowników. Szkolnictwo zawodowe, szkolnictwo branżowe, ta nazwa też nie jest przypadkowa. Zawodowy strzał w dziesiątkę jako przykład działalności choćby Kuratorium Oświaty w Lublinie. To są wszystko rzeczy, które doprowadziły do tego, że o ile jeszcze kilka lat temu większość absolwentów szkół podstawowych, gimnazjów wybierała szkolnictwo ogólnokształcące, ponad 50% zdecydowanie, o tyle od kilku lat mamy trend, który się utrzymuje. W zeszłym roku ponad 55%, 56% absolwentów szkół podstawowych wybrało już szkolnictwo zawodowe. To, co obserwujemy w szkolnictwie zawodowym, to jego odbudowa. To jego odbudowa. Jeszcze 20 lat temu, młodzi tego nie pamiętają, nauczyciele dokładnie to wiedzą, szkołą zawodową się straszyło ucznia. Sami robiliśmy krzywdę sobie i uczniom. Na szkolnictwo zawodowe się nie stawiało. Wszyscy mieli mieć maturę. To było bez sensu całkowicie, ale też podyktowane było sytuacją gospodarczą. Od tych dobrych kilku lat następuje wielka zmiana, czego przykładem jest zespół szkół numer 3 tutaj w Puławach i te inwestycje, o których mówi Pan Dyrektor. Inwestycje, o które zadbała starosta puławska i cały powiat puławski dzięki środkom wyśpiewanym także tu w Puławach, bo ja pamiętam wizytę pana premiera Mateusza Morawieckiego i później zdjęcia pokazywane w różnych TVN-ach, jak to pan premier rozdaje czeki bez pokrycia. Otóż z tych czeków bez pokrycia powstają właśnie te inwestycje. Te inwestycje przed momentem otwarte, poświęcone, to są grube miliony złotych. Grube miliony złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Polskiego Ładu. Kolejna szkoła, jak pani starosta mówi, będzie remontowana, modernizowana za 5 milionów złotych z Polskiego Ładu właśnie pozyskanych przez powiat puławski. To są nakłady realne na rozwój szkolnictwa w Polsce. Tylko w ostatnich kilku miesiącach samorządowcy w całej Polsce pozyskali 5 200 000 000 złotych z funduszy rządowych na rozwój infrastruktury edukacyjnej. Pytam wszystkich prześmiewców, czy państwo pamiętacie takie czasy w historii Polski, kiedy takie nakłady rządowe
były przekazywane organom prowadzącym na rozwój infrastruktury edukacyjnej? Pytam retorycznie, bo wiadomo, jaka jest odpowiedź. Nigdy. Nigdy. Ale to nie wszystko. Pomimo blokady na szczeblu europejskim, na razie, bo to odblokujemy tak czy inaczej, funduszy z KPO, i to pomimo spełnienia wszystkich warunków ich uzyskania, uzyskaliśmy finansowanie dla branżowych centrów umiejętności. To finansowanie uzyskaliśmy dzięki umowie, którą podpisaliśmy wraz z panią minister Marzoną Machałek przed kilkunastoma dniami z PFR-em. Otrzymaliśmy 1,5 miliarda złotych na utworzenie 120 branżowych centrów umiejętności w całej Polsce. Mam nadzieję, a nawet jestem przekonany, że także tu przy tym zespole szkół, tu w Puławach powstanie jedno z takich branżowych centrów umiejętności. To będzie od 9 do 16 milionów złotych dodatkowo na wszystko, czego państwo pragniecie, po to, żeby udoskonalić kształcenie uczniów, kształcenie nauczycieli, powiązać branże, które potrzebują pracowników, przedsiębiorców w tych branżach zgromadzonych ze szkołami zawodowymi i ze szkołami wyższymi zawodowymi w ramach również współpracy z samorządami województw. Branżowe centra umiejętności za 1,5 miliarda złotych, 120 takich branżowych centrów umiejętności w perspektywie następnych zaledwie kilku, 3 lat dokładnie, to będzie rozwój szkolnictwa zawodowego na skalę dotąd niespotykaną. Powtarzam, centrum, w którym spotykać się będą uczniowie, nauczyciele, których musimy kształcić dla celów zawodowych, branże, które potrzebują pracowników i wskazują kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego w konkretnych regionach i szkolnictwo wyższe, bo potrzebuje również badań naukowych i przenoszenia wyników tych badań naukowych na szczebel szkolnictwa zawodowego. To wszystko jest nam potrzebne w ramach branżowych centrów umiejętności. I proszę państwa, komunikat 15 września, a najdalej w drugiej połowie września planujemy nabór wniosków na właśnie ten cel. Zachęcamy również pana dyrektora, panią starostę i wszystkich starostów i dyrektorów tu obecnych z województwa lubelskiego i w całej Polsce. Tak wygląda dzisiaj troska o szkolnictwo zawodowe. Wiemy, że potrzeby finansowe polskiego szkolnictwa są ogromne, polskiej oświaty są ogromne. Wiemy i dlatego chcę raz jeszcze podkreślić decyzję, którą podjęliśmy przed 10 dniami na Radzie Ministrów. Podnosimy subwencję oświatową na skalę dotąd niespotykaną z poziomu niecałych 53 miliardów złotych na początku roku 2022 do poziomu ponad 64 miliardów złotych na początku roku 2023. To jest podniesienie subwencji oświatowej o 11 miliardów złotych. Też chciałbym państwa zapytać, czy państwo pamiętacie kiedykolwiek taką zwyżkę subwencji oświatowej w historii Polski? Też jest to pytanie retoryczne. Nigdy. I to pomimo tego, że znajdujemy się w niezwykle trudnych czasach. W czasach wojny na Ukrainie, która generuje niebywałe rozchwianie rynków, zwłaszcza związanych z energią, z ciepłownictwem, które to z kolei powoduje, ten fakt powoduje, że w budżecie trzeba było znaleźć kilkadziesiąt miliardów złotych na pomoc obywatelom w choćby ogrzewaniu domów tej zimy. Kilkadziesiąt miliardów złotych. Jesteśmy w czasach wojny i zagrożeni, bezpośrednio zagrożeni tym, co się dzieje na Ukrainie. I trzeba było znaleźć w budżecie kolejne 50 miliardów złotych wzrostu środków na obronę narodową. Dla wszystkich to jest oczywiste. Pomimo ponad 100 miliardów więcej niestandardowych wydatków w budżecie, który wynosi grubo ponad 600 miliardów, są również te środki, o których mówimy na rozwój i szkolnictwa zawodowego, i szkolnictwa w ogóle. Wiemy, że to nie wystarczy. Wiemy, że trzeba się troszczyć o dalszy wzrost tych środków i to będziemy robić. Tym bardziej gratulujemy panu dyrektorowi, wszystkim państwu dyrektorom, wszystkim organom prowadzącym, nade wszystko uczniom i rodzicom uczniów szkół zawodowych dobrego wyboru miejsca kształcenia na przyszłość. Wszystkiego najlepszego państwu życzę.